takie antypolskie, że my za nasze pieniądze dbamy o kulturę żydowską, lansujemy ją, nie mamy na własne rzeczy. Czy jest jakaś forma, żeby był taki narodowy protest, podpisy, żeby narodowy powiedział, że ten człowiek nie jest na właściwym stanowisku, że to, co robi, to nie jest narodowe, wbrew narodowi. To jedna rzecz. I myślę wtedy, jeżeli zrobiłeś tam podpisów, to i można powołać się na te słowa. Wola narodu ma być wolą naszego społeczeństwa, czy wolą Boga, to jesteśmy katolicy, przecież w większości. To jedna rzecz. Druga, chciałbym zwrócić uwagę, że kiedyś komuś tutaj mówiłem, na temat Oświęcimia. Dla mnie jest to takie od dłuższego już czasu bardzo bulwersujące, bo Żydzi przywożą swoje wycieczki. One już jadą tutaj z pewnym programem. My Polacy pozwalamy, żeby mieli eskortę, bo już oni mają w głowach, że Polacy to antysemici, że tutaj cię zabiją, że to jest złego, coś może ci się stać. I oni właśnie wpajają im ten antysemityzm i tą nienawiść Polaków, rzekomo nienawiść do Żydów. Mają swojego przewodnika. Według mnie w Oświęcimiu powinien być przewodnik polski, który opowiada naszą polską narrację. Tak jak ktoś przyjdzie do naszego kościoła tutaj, to ja czy ojciec Andrzej opiszemy historię tego kościoła, nie ktoś inny ze mną, że to jest antypolskie, czy ma swoją jakąś ukrytą agendę. I myślę, że o tych rzeczach powinno się mówić, żeby ludzie, bo ludzie często są nieświadomi, nie? Także, a to jest bardzo ważne, bo ja nawet nie winię tych młodych ludzi, Koralczyków, którzy w szkołach już tam dziecko mają pojawiać, że Oświęcim gdzie był, a wszyscy w Polsce, a więc Polacy są antysemici. Oni mordowali mojego wujka, dziadka, babcie i tak dalej. I oni sobie przyjeżdżają, mają tą samą narrację i wyjeżdżają z powrotem i oni są, mógłbym powiedzieć, w cudzysłowie Bogu ducha winni. To właśnie to, że żeby w Polsce o takich rzeczach mówi, żeby ludziom państwo właśnie doszło. Mój ojciec, przemówić do rozsądku, ja tutaj w tej książce Żydzi Polacy, czy po prostu ludzie dała ten artykuł. 1992-1993. Taki uratowany w Płocku Jakub Goldberg, bardzo fajny człowiek, wysoki, przyjeżdżał jako przewodnik tych wycieczek. I on się wściekał po prostu, mówi, przyjeżdżają te wycieczki, każą mi prowadzać te dzieci po Majdanku, po Oświęcimiu i mówić. On jako przewodnik, jako ten, który przeżył. I mówić, że jak nie, bo oni, te dzieci wracają, są maturzyści, wracają do Izraela i zakładają na 3 lata mundury. Każą mi mówić, że jak nie będziesz się pił, to będziesz tym prochem, mydłem i tak dalej. No i myśmy zrobili bezskuteczną, dwie akcje, jedna bezskuteczna, druga dość skuteczna, ograniczenie, że po prostu ja wtedy zwróciłam się do ministerstwa naszego edukacji, żeby to wzięli pod uwagę i żeby pilnowali to, co ojciec mówi, żeby byli przewodnicy. No to w swoim izraelskim ministerstwie. Nasze ministerstwo powiedzieli, że w ogóle ich to nie interesuje, to nie ich biznes, a w Izraelu powiedzieli Jakubowi, żeby się ordynarnie dojął, żeby się zamknął, bo te dzieci przewożone są na koszt państwa tutaj po to, żeby się nauczyły, że mają się pić właśnie, bo jak nie, to będą bydłem albo prochem. No to Jakub te swoje wycieczki po prostu, nieliczne, bo on raz na rok mu przez nie mógł w kółko krążyć. To jak już brał te dzieci, to na przykład z Oświęcimia spracał 2 godziny, 3 i mówił do kierowcy, jedziemy do Zakopanego, pokazać tym dzieciom, że nasi dziadkowie tu odpoczywali. Z Lublina brał ich do Kazimierza. W końcu padliśmy na pomysł w takim liceum Unii Lubelskiej w centrum, że te grupy prowadzone przez niego, ale potem przez długie lata, przez 20 lat, grupy z kibucu Lachomejcha, Geta, od którym on był, jak przyjeżdżały do Lubina, to z Majdanka jechały na spotkanie z licealistami właśnie z Unii Lubelskiej. To być może do dziś to trwa, 20-20 parę lat to trwało.
i to było bardzo fajne, no ale obejmowało tylko jedno liceum polskie. Więc tu znowu mamy inercje takie władz polskich, a co nas to nie interesuje. A to, że ja napisałam w tym artykule, który jest w tej książce, napisałam, że po prostu znowu naszym kosztem wychowują sobie żołnierzy i bohaterów. Stąd to już minęło 20 parę lat. W Izraelu wyrosło pokolenie młodych Izraelczyków, żołnierzy, którzy rzeczywiście przyjeżdżają. Wtedy jeszcze w 90-tych latach to nie było, że teraz podobno z zasłonkami, jakimiś w oknach czy coś podróżują. Jakub był zwariowany, szalony. Ja tam mieszkam pod Lublinem, dom stoi w lesie i nad zalogiem. Kiedyś sąsiedzi przybiegają, mówią: panie, bo cały autokar do pani Żydów przyjechał. A to Jakub swoją wycieczkę przywiózł, żeby pokazać im las, normalny dom. Rzeczywiście wszedł on, dwóch ochroniarzy. Ja tak nie wiedziałam, że ochroniarze, ale siedzi na kanapie, drugi Berlin. Podstęp marynarką, jak kogoś tutaj przywiózł, oni mówią, że nie, no to oni tak tylko pilnują, i dwóch nauczycieli. To było sympatyczne, te dzieci siedziały do wieczora, tam po tym lesie się rozbiegły, no zobaczyły prawdziwy polski las. Jak dziadek opowiada, że chodził na grzyby, no to zobaczyły, że tu mogą wyrosnąć grzyby. No ale to były, teraz minęło już ćwierć wieku, taki Jakub i inni się zestarzeli i przyjeżdżają profesjonaliści, którzy mówią, że tu obok mieszkali Polacy, a nasi siedzieli na Majdanku i takie inne bzdury. No i tak to jest, ale znowu nasze ministerstwo nic nie robi, no bo Żydom wszystko wolno, trzeba ich nosić na rękach. Ja o tym noszeniu na rękach to opowiadałam, jadąc tutaj po drodze, to minęły lata, zanim zrozumiałam, proszę Państwa, co ten stary Żyd mi powiedział. Stary, no profesor Honeszler, którego bardzo lubiłam i który też pomógł mi rozszyfrować kłamstwo ze sterką, ale nieważne. Był uroczym człowiekiem, jego żona również. I mieliśmy taki deal, taką umowę, że jak jechałam do Izraela, to ja pokazałam żydnówkę, a oni mnie zapraszali do dobrej restauracji na Rybę Świętego Piotra. No i około roku 90, do któregoś tutaj tam przyjeżdżam za którymś razem, siedzimy w restauracji i profesor Szmorek mówi: panie, bo co się nosi teraz w Warszawie? Ja wiem, tak sobie, co się nosi? To... Ja nie jestem ekspertką w modzie, to panią w profesorze nie powiem. No nie wie pani, nie chodzi o modę. Teraz muszę to pokazać, bo ten jego gest zrozumiałam po wielu latach. Mówi: teraz panie, bo nosi się na rękach Żydów i za kołysa. No. I to noszenie na rękach Żydów trwa, proszę Państwa, blisko 30 lat i mamy takie efekty i z tą młodzieżą, i ze Oświęcimiem, i czego nie ruszać. Nie ruszyć. To proszę Państwa, już wszystkiego Państwu nie powiem, ale w internecie ktoś, jeden z moich znajomych ze 2 miesiące temu zadzwonił i powiedział, że super, to 3 lata temu, 4, nie pamiętam, odkryłam taki termin dwużycie od Polski. Także wróćcie Państwo sobie w internet. Ewa Kurek, dwużycie od Polaka, czyli dlaczego Polacy się tak skłonili. Także to są dwużyciane polskie, bo z Żydem się łatwiej rozmawia. Z Żydem to karty na stół. Można się pokłócić, wyrzucić Żyda albo się zgodzić i zaprzyjaźnić. A z dwużycianym polskim, z takim ministrem chińskim, podejrzewam, rozmowy nie ma, bo tak kocha Żydów i tak chce ich nosić na rękach wbrew woli, że o ile że nie ma na to logicznego wytłumaczenia, bo przecież nie wszyscy są Żydami, no. On tak chce udobruchać Żydów, to im jeszcze 2 muzea zbuduje. Za nasze podatkowe pieniądze. Niech zbuduje tylko, że za własne, może niech założy firmę, jakąś za te pieniądze będzie budował Żydom w każdym miasteczku muzeum. Z fundacji, którą dofinansowuje z naszych podatków. A pani mówiła, że pani jest z Kielc. I także pani mówiła o szkolnictwie, to znaczy kolonizowania hasydyjskich młodzieży.
No przykład tego jest pamiętnik Dawidka Rubin, Rubinowicza, pani słyszała o tym. Pamiętnik z Bocentyna na wschód od Kielec, chłopaczek 15-letni, no kolega mojego wujka z Denver, który bardzo dobrze i często pisał pamiętnik od 40 roku aż do czerwca 42. Skąd są wyrwane strony? Napisane było Dawidik Dawidowicza, reszta nie jest milczenie. I podniosło się podejrzenie, kto to wyrwał. Jak ja to przeczytałem, skończyło się, bo ostatnie 1 czerwca 42. Mój ojciec wrócił z obozu pracy w Strachowicach. Tak? Mm-hmm. I opisuje to i wtedy ostatnie strony są wyrwane. Tak? I troszeczkę w książeczkę. To było wręczone mojemu bratu, mojemu dziadkowi, ewentualnie dziadkowi, jako sąsiad jego, jego syn był kolega, no, młodszy kolega, to właśnie Dawidka. I co mogło być opisane w tych stronach? Albo coś, które on sam nie chciał, żeby inni widzieli, no to też się wręczył, albo to mój dziadek, to przeczytał jako nauczyciel, był powojenny dyrektor, był właśnie tam. On to wyrwał, bo nie chciał, żeby ktoś czytał. Ale to mówimy o pamiętniku wydanym w drukarni, czy o rękopisie? To właśnie w bibliotece tej były ludzie, ale teraz podstawowy imieniem mojego dziadka. I to jest, no, Dawidek Rubinowicz. I to jest, to było tłumaczone też na parę języków. I tam... Ale czy to wyrwane jest z tej książki? Nie, to wyrwane, nie, jest sam oryginał, albo sam Dawidek Rubinowicz 22 września 1942 roku wyrwał to i wręczył to sąsiadowi, tak, który był, no wuj mojego wujka, tak, tak. Mojego wujka z Pyrzyna. A on przeżył ten Dawidek? Nie, on był otruty jak szczur w drabince. No, trudno mi powiedzieć, wie pan, trudno mi powiedzieć, bo tak jak pan mówi, albo sam on wyrwał. Albo sam miał coś do chowania. Albo sam miał coś do ukrycia. Trudno powiedzieć. Albo mój dziadek miał coś do chowania, dlatego że on wyrwał, że to bo nic w całym odmienienia żandarów niemieckich, którzy po prostu zaszczerali, że wymienia żandarów polskich, którzy aż aresztowali i też żandarma żydowskich. I to było mało miasteczkowe, no 3000 na wschód od Kielc. To się sprowadziło do miasteczko, to Bodzenty, tak? Bo pani zna Bodzenty, tak? No tak, no to taka wiowa bardziej niż tak, miasteczko, tak. Ale co mogło, no takie tajemnice, takie tajemnice miało nam miasteczkowe, tak? Wiadomo, że aha, za nimi kobiety, które wyglądały, przemuszali do Boże. I to wiadomo, i to słyszało. Prawdopodobnie w 43, no po prostu się połamał. Możliwe, że on to był, jeśli to było, jeśli on... Ale jak on zginął? Kto go złapał? Nie, on po prostu wszystkich aresztował razem. Nie, aha, on był w getcie i... W malutkim getcie, tym małym getcie. W małym getcie i całe getto byli... I wtedy on jeszcze szybko wręczył oryginał tego tam sąsiadowi, który był wuj jego kolegów. Pewnie nigdy nie dowiemy. To się nigdy nie dowiemy. Dlatego jest reszta, nie jest milsze, nie opisane jest jakim... Bo wydawcy książki jest w tym miasteczku, to jest mały kręg, ale wydaje się, że może pani może słyszała i by chciała. Nie. Podaruj może, podaruj tą książkę. Podaruj momencie. Da się właśnie takie nazwa. Pamiętnik Dawida Rubinowicza. Reszta nie jest niczym. Da się to widzieć w internecie. Bardzo proszę. To? Matthew Thurman. No to syn Thurmanda, trudno mi powiedzieć, no, różnie o nim mówią, no, pisze ciekawe felietony, tu pisze, co się dzieje w Ameryce. Jedni mówią, że jest, że rzeczywiście się opolaczył, inni mówią, że to jest jakaś robota żydowska. Trudno mi powiedzieć, nie znam go osobiście, no to dość takie ma ciekawe refleksje. Natomiast tu ktoś z państwa mówił o ksiądz, ojciec mówił o tym, że wola narodu. No to następna smutna sprawa, to jest, proszę państwa, rola tego
Johnny Daniels, proszę Państwa, który nawieść o tym, że rozpoczęto zbieranie podpisów pod ekshumacją w Jedwabnym, oświadczył, że choćby 40 milionów Polaków podpisało się pod ekshumacją, to ekshumacji nie będzie. Więc ja Johnowi Danielowi w tej książce odpowiedziałam w ramce takiej, mam nadzieję, że to już do niego trafiło. Johnowi Danielsowi do Sztambucha. W Polsce co najmniej od XIV wieku każdy polski dziedzic i chłop miał swojego Żyda, bo tego wymagał wspólny producencko-handlowy, czyli polsko-żydowski interes. Historia nie zna jednak przypadku, żeby Żyd dyktował polskiemu dziedzicowi lub chłopu warunki gospodarowania na jego własnej ziemi. Panie Johnny Daniels, proszę się zatem mitygować i nie czynić tego, czego nigdy nie robili na naszej ziemi pana przodkowie. W Polsce nawet król nie miał prawa być przeciwko całemu narodowi. Pan zaś uważa, że jego głos jest ważniejszy niż głos 40 milionów obywateli Polski. On tam w wywiadzie dla jednej gazety powiedział, że ja, Karla, dobre imię Uniwersytetu Jana Pawła II, i jakieś no, takie bzdury, że to mnie raz wścieczył, więc odpowiadam mu tak. A co do świętego Jana Pawła II, Ojciec Święty zdążył przeczytać dwie moje książki o stosunkach polsko-żydowskich i osobiście mi za nie podziękować, to jest prawda. I proszę zatem, aby Pan po prostu zamilkł i nie obrażał Ojca Świętego, naszej narodowej świętości, dla którego prawda była wartością najwyższą. Proszę też mieć świadomość, że tymi słowami przekroczył Pan wszelkie granice przyzwoitości, jakie obowiązują gościa. Wszak jest Pan angielsko-izraelskim Żydem, gościem w Polsce. A co do Twojego, przepraszam, wywodu, że nie nazywaj Żydów Żydami? No przepraszam, są Żydzi polscy, w Polsce mieszkają Żydzi, Ukraińcy, Żydzi polscy inni. Nie trzeba, to też jest to noszenie Żydów na rękach, nie trzeba po prostu ugłaskiwać. Powiem, sytuację teraz mamy 11 kwietnia, no to trochę ponad miesiąc temu. Na 4 marca czy 3 pojechamy z moimi, bo oprócz Żydów zajmuję się żołnierzami wyklętymi, odkryłam ten żołnierzy wyklętych 10 wieków temu. Miałam 137 zaborczyków, teraz żyje ich 5. W Londynie jest dużo młodzieży, błagali mnie, żeby mi przyjąć. 3 lata temu jednego zagazowałam. Teraz pojechałam z 2 najmłodszymi, czyli najmłodszy ma 90 lat, a ten trochę starszy 92 lata. No i zaborczycy byli ubrani w moje eleganckie mundury, tak w ogóle. No bardzo to piękne było, bo i Anglicy, i Irlandczycy, i na lotniskach wszyscy. A wracaliśmy samolotem do Londynu i mieliśmy 3 miejsca. Zaborczycy siedzieli od okna, w środku ja z brzegu, a po drugiej stronie usiadło 3 nomen omen hasydów. Chłopcy młodzi, po 20-22 lata, w tych czapkach, w tych jarmułkach, w tym wszystkim. No i tam się kiwali, modlili się w samolocie, ale jeden nie wytrzymał i pyta się, jakich ty żołnierzy wiesz, co to są za żołnierze? Ja wiem, że to są żołnierze Armii Krajowej, bili się z Niemcami i bili się z Sowietami. No tam w końcu pytam się, wy jesteście hasydzi. Of course, oczywiście oni są hasydzi. Ja trochę prowokacyjnie mówię, no hasydzi, to polscy Żydzi. Używam polscy Żydzi. I dumny młodzieniec hasycki koło 20 wyprostował się, powiedział, of course, we are Polish Jews. My jesteśmy polscy Żydzi. Polscy Żydzi, nie obywatele tam, tylko polscy Żydzi. I teraz od wojny minęło tyle lat, ci chłopcy, co pewnie czwarte, trzecie pokolenie, bo oni wcześniej się żenią i mieszkają w Londynie, jechali na grób Cadyka Elimelecha i mówią o sobie polscy Żydzi. I tak i nie trzeba im tego
nosić na rękach, oni to akceptują, wiedzą, że są polskimi Żydami, choć mieszkają w Izraelu, w Anglii czy w Ameryce. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, że była ta heca, cała ta chucpa żydowska w takim najgorszym tym, kto stanął pod ambasadą polską w Izraelu w obronie? Stanęli polscy hasydzi. W jarmułkach z tymi liściczkami, z biało-czerwoną flagą i dali się, odczepcie się od Polski, łapy precz od Polski i tak dalej. To są nasi hasydzi, my też musimy, my jako historycy, ale Państwo też musicie mieć świadomość, my jako historycy musimy przywrócić pamięć o nich i nie dać tym Żydom zasymilowanym amerykańskim, którzy nigdy naszych Żydów nie szanowali i innym, zatrzeć pamięć, bo nie dość, że ich wymordowali, to teraz robią wszystko, żeby zniknęła pamięć o polskich hasydach. I to jest straszne po prostu. To właśnie ja chciałbym tylko dodać, bo zostałem źle zrozumiany. Nie chodzi mi o to, żeby nie nazywać Żydów Żydami. Chodzi mi o pewną precyzję językową. Kiedy mówimy o tym, że amerykańskie organizacje żydowskie razem z Izraelem i Netanyahu chcą od Polski odszkodowania, to nie mówmy, że Żydzi chcą odszkodowania. To chcą amerykańskie organizacje żydowskie. Bądźmy precyzyjni. Ale oczywiście, co tu się zgadza. I jak pan doktor mówi o hasydach albo o polskich Żydach, ja się absolutnie z tym zgadzam. Po prostu unikajmy braku precyzji językowej. Starajmy się mówić precyzyjnie. I mówmy o szowinizmie żydowskim w momencie, kiedy nas oskarżają antysemityzm. Wtedy bronimy, tak jak Norman Finkelstein, bronimy Żydów, bo on broni Żydów przed ich własnym szowinizmem. Chce wytrzebić ten szowinizm i musimy mu w tym pomagać. I broni pamięci o polskich Żydach, o naszych polskich Żydach, czyli obywatelach Polski, tak? Obywatelach Polski. Wymordowali, w którym... Także tu się zgadzamy i o naszych Żydach ja z całą miłością nazywam w biednych wioskach chudych po prostu. No. Bardzo proszę. Ja chciałam, a pani doktor, tak właśnie o tej ustawie 1226 i o tych liście 59 senatorów. Jak to w ogóle wszystko się ma? Ja jako Polka, obywatelka Polski po prostu pokazuję tym wszystkim senatorom i tu Amerykanom gest Kozakiewicza, bo pani co to jest? Tyle. Co tu dyskutować? Dobra, to my sobie w Polsce 50 senatorów uchwali, że jutro w Ameryce wolno palić papierosy nawet w szpitalu. Albo w tym. No i co z tej uchwały? No tyle samo, co z tej uchwały, która się... Po prostu się nie przejmujmy tego, pokazujmy im ten gest Kozakiewicza, niech się nauczą, co to znaczy i dadzą nam wreszcie spokój. No. Izrael będzie nam ustawę uchwalał, Kongres Amerykański. No i bye, do widzenia. Dwa pytania. Jedna dotyczy historii, czyli z 1939 roku, a drugie jest bardziej dotyczy obecnej sytuacji. Więc czy dobrze rozumiem, nie jestem ekspertem, ta ostatnia sytuacja z tą nowelizacją ustawy i spowodowała ogromny wzrost zainteresowania społecznego tą tematyką i te rekolekcje narodowe trwają i to jest właśnie wspaniale, że ten temat został wywołany w ogóle. Ale idąc właśnie z ciekawości za tą uwagą pani, że Żydzi mieli tą tendencję od pewnego czasu, od XIX wieku, bardzo od kiedy państwo polskie zaczęło się całkowicie załamało po powstaniu styczniowym, mieli wyraźne tendencje utworzenia autonomii. Czy w 1939 roku, kiedy tworzone były getta, ich udział był bardzo aktywny, ich elit, bo oczywiście nie tych hasydów, którzy byli zasiedzieni w swoich tam miasteczkach, sztetlach, Bartowach, gdzie tam było po 90% Żydów, prawda? Tylko może tych elit politycznych żydowskich. I te getta zostały oczywiście we współpracy z jakimś, nie wiem od kogo wyszedł ten pomysł, gett od Niemców czy bardziej od Żydów, skoro w Europie Zachodniej Niemcy na terenie okupowanych krajów nie tworzyli gett.
prawda? Natomiast w Polsce, gdzie była ta tendencja ich elit politycznych do dążenia do autonomii, właśnie w Polsce te getta zostały utworzone. Ale tak, to trzeba po prostu też właśnie posługujemy się terminologią. W Polsce zostały getta utworzone. Nie zostały utworzone ani przez Niemców, ani przez Polaków. Getta w Polsce istniały od czasów średniowiecza. Nazwa getto w ogóle pochodzi od huty w Wenecji, z XV wieku. Tam była huta, getto vecchio, czyli to była jakaś huta, jakaś taka. Zaraz. I teraz od średniowiecza Żydzi żyli w środowisku zamkniętym, bo nie chcieli się asymilować, tak? Żyli w środowisku swojego języka, swoich obyczajów i tak dalej. Niemcy weszli w 1939 roku, w Polsce były getta. O tych gettach można mówić bez końca. Były dzielnice w Warszawie, na której nie wynająłby pan za żadne pieniądze mieszkania czy pokoju, bo Żydzi nie chcieli obcego na swoim terenie. Więc to siłą rzeczy były getta. Teraz jak się prześledzi, na przykład najlepszym przykładem, jak się to tworzyło, to jest dziennik Czerniakowa. W październiku, w koniec września, październik wchodzą Niemcy do Warszawy i Czerniakow, który był przedwojennym senatorem, w ogóle nie kontaktuje się ze Starzyńskim, z władzami polskimi. Jest dzień po dniu u Niemców i można prześledzić, o czym rozmawiają. Rozmawiają o tym, że i to się kształtuje właśnie ta idea autonomii. Jak się weźmie dokumenty niemieckie, jest taki dokument bodajże z 27 albo 8 września, z końca września 1939 roku, tajny dokument, w którym Niemcy wytyczyli sobie plan kolejnych etapów wiodących do ostatecznego rozwiązania. Czyli piszą, że trzeba najpierw Żydów skupić w większych miastach. Można się domyślić i odczytać u Czerniakowa, że tak, skupiamy Żydów w większych miastach, bo nie może być 1000 autonomii, musi ich powstać 50. Czyli wynika z tego, że Niemcy doskonale mieli żydowskich doradców, albo znali dobrze żydowską mentalność i tego, że polscy Żydzi są przede wszystkim autonomni. Czyli to był punkt zbieżny. Potem czytamy w żydowskich źródłach u Ingelbluma, Czerniakowa i innych, że zaczyna się to zaganianie Żydów z małych miasteczek do dużych miast. Na Śląsku Mern jest taki dokument, Mern, czyli taki szef tamtejszego getta, że Niemcy chcieli to zrobić, czy wsparcie. Mern i Żydzi śląscy mówią, nie, my sobie sami tu zgadniemy. Czyli to jest ten pierwszy etap zaganiania. Już mają Żydów zganionych do gett. To są następne. Na to są absolutne dowody. Ja myślę, że jedynym człowiekiem, który, jeśli chodzi o Czerniakowa, to prawdopodobnie było to tak, jak powiedziałam, marzeniem Żydów były te autonomie żydowskie. Czerniakow był politykiem, był senatorem. Wiedział, że Polacy nigdy autonomii Żydom nie dadzą, ale jednocześnie Czerniakow i Żydzi wiedzieli, że Niemcy co jakiś czas Polskę napadają, a potem z Polski wychodzą. To było logiczne, oni byli zapatrzeni zresztą na Piłsudskiego i na politykę polską, a nas się polityki uczyli, że przecież jak Piłsudski wywalczył wolną Polskę? Bo zdradził wszystkich zaborców, tak? Więc on też, ta zdrada w imię dobra własnego narodu nie była zdradą. Dlatego Hannah Arendt w pewnym momencie pisze, że do pewnego etapu współpraca władz żydowskich z Niemcami nie była zdradą, nie można nazwać zdradą. No dopiero ten etap budowania dla niej był zdradą. Czyli Czerniakow myślił, że zbudujemy sobie autonomię, Niemcy za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć Polskę opuszczą, ale my postawimy Polaków przed faktem dokonanym. Autonomia będzie faktem. I co na chwałę Czerniakowa trzeba powiedzieć, że jako polityk przegrał,
ale ja 22 lipca 1942 roku przyszli Niemcy, położyli mi na